Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wielka radość dla mnie, że mogę z wami dzisiaj być, kochani. Boży recykling. Bardzo lubię to określenie, bo to jest ten proces, kiedy Jezus zagląda do serca grzesznika, znajduje tam tylko i wyłącznie śmierdzący gnój grzechu, a później bierze ten gnój i przemienia go w nawóz. A wiadomo, jak na naturalnym nawozie wszystko pięknie rośnie. I gromadzenie gnoju w moim sercu zaczęłam dosyć wcześnie. Dom rodzinny, antyklerykalny, chrzest, żeby babcia nie marudziła, pierwsza komunia, żebym nie odstawała od klasy. I ta pierwsza komunia na 23 lata zakończyła mój kontakt z Kościołem. Bardzo wcześnie zaczęłam wsiąkać w bardzo mroczne klimaty. Później Pan Bóg mi to wytłumaczył, że pewnego dnia ta mała, wrażliwa Martusia uświadomiła sobie, że jak ktoś jest wrażliwy, to często dostaje od życia po tyłku. A przyszedł taki moment, kiedy ja już miałam dosyć dostawania od życia po tyłku. Więc postanowiłam, że teraz będę taką twardzielką. Opancerzę swoje serce i teraz to inni będą płakać przeze mnie. Fascynacja okultyzmem, spirytyzmem, satanizmem, demonologią, wróżbiarstwem, chiromancją, numerologią i tak dalej, i tak dalej. Agresja, depresja, moje dwa podstawowe stany naprzemienne. Pierwsze myśli samobójcze już w liceum. Przez lata byłam zwolenniczką aborcji. Słowo dziecko nie przechodziło mi przez gardło, to były dla mnie bachory. Zawsze miałam dyżurny numer do lekarza ginekologa. W razie niefortunnej wpadki w życiu bym nie urodziła. Zwolenniczka eutanazji. Ludzie starsi, schorowani doprowadzali mnie do szału, do utylizacji, uzależnienie od relacji. Nigdy nie byłam księżniczką tatusia, więc zaczęłam sobie to rekompensować kolejnymi relacjami. Kolejny facet i kolejny, każda relacja wiadomo, zaczynała się od łóżka, bo od czego miała się zaczynać? No przecież wszyscy tak żyją. O co chodzi? Relacja trwała kilka miesięcy, rok, dwa, trzy. Motyle w brzuchu zawsze zdychały. I znowu zostawałam sama. Jeden z partnerów zajmował się podróżami astralnymi i seansami spirytystycznymi, więc nie muszę wam chyba mówić, że tak jak później doświadczyłam Pana Boga, tak równie mocno doświadczyłam działania demonicznego w swoim życiu. I wierzcie mi, że fizycznych ataków demonicznych nie życzyłabym nikomu. Ale nawet wtedy, mimo tego lęku, pomieszanego z jakąś chorą nadal fascynacją, moje kolana się nie ugięły. Nawet wtedy, kiedy doświadczałam ataków nocnych, kiedy byłam duszona, kiedy byłam przez sen gwałcona, kiedy przedmioty fruwały w pokoju, kiedy słyszałam warczenie psa, którego nie miałam, kiedy w nocy kołdra ze mnie zjeżdżała, kiedy czułam smród zgniłego mięsa. Nawet wtedy moje kolana się nie zgięły przed Bogiem. Bo Bóg wiedział, że ja zegnę swoje kolana tylko wtedy, kiedy doświadczę tego, czego najbardziej w swoim życiu poszukiwałam. I tym doświadczeniem było doświadczenie miłości. Nie takiej ludzkiej, nie takiej miłości, na którą trzeba zasłużyć, jak pies na smaczka po prawidłowo wykonanej sztuczce. Miłość Boga za totalną darmochę. I w ten sposób Pan Bóg takim swoim miłosnym spiskiem zaciągnął mnie do Kościoła po 23 latach. Pojechałam z dwóch powodów. Pierwszy powód, żeby udowodnić katolom, że ich Bóg to jedna wielka ściema, fotomontaż religijny. Jakie Jezu, ufam Tobie. Marta jako DDA i DDD, Marta, ufaj sobie, bo jak Ty się nie zatroszczysz o swój własny tyłek, to nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. Więc jakie Jezu, ufam Tobie. Jaki Bóg siedzący sobie gdzieś tam na chmurce wysoko,
mający w nosie mnie, moje życie, moje problemy. I to był jeden powód. A drugi powód to była zazdrość. Pierwszy raz rozmawiałam z ludźmi, którzy mieli w sercu pokój. Pokój, który nie był uwarunkowany, czy jest zdrówko, czy nie ma, jaki samochód stoi w garażu, czy jest siano na koncie, czy też brakuje. To był taki pokój nie z tego świata. Wchodzę do kościoła, najpierw Eucharystia. Patrzę z ironią na katolików, którzy uprawiają kościelny aerobik, jak ja to wtedy nazywałam. Powstań, usiądź, padnij na kolana. Po mszy świętej zaczyna się adoracja. A co to właściwie jest ta cała adoracja? Facet w koloratce, którego od początku mszy świętej mordowałam spojrzeniem, podchodzi do złotej szafy, wyciąga białe kółko, wciska to białe kółko w jakieś słoneczko na nóżce i kładzie to na środku stołu. Wszyscy katole pach na kolana. Myślę sobie, banda świrów klęczy przed białym kółkiem. Jak w ogóle można klęczeć przed czymś takim? Wtedy przychodzi moment, kiedy Pan Bóg objawia mi to, za czym całe życie latałam z wywieszonym jęzorem. To jest doświadczenie bracia, którego ja nie jestem w stanie opisać słowami, bo nie ma takich słów. To jest doświadczenie, wiecie, takiego poziomego wodospadu, który nie spada z góry na dół, tylko bije od tego białego kółka, wali w moją klatkę piersiową i trafia prosto w moje serducho. I to jest taka miłość, której ja w życiu nie doświadczyłam. To jest takie poczucie, że ja, Marta, przybyła, jestem ważna, jestem chciana, jestem kochana, jestem akceptowana. Potoki łez wyje w tym kościele. Cała się trzęsę. I czuję ten pokój, o którym mówili mi ci ludzie. I to rozpoczyna proces mojego nawracania. Spowiedź generalna po 23 latach. Ja jeszcze nie znam przypowieści o miłosiernym ojcu, bo ja jeszcze nie znam żadnego fragmentu Pisma Świętego. Ale później, poznając ten fragment, ja wiem, że właśnie tego doświadczałam wtedy, po 3-godzinnej spowiedzi, kiedy wywalałam z serca ten cały gnój nagromadzony latami. Doświadczyłam Ojca, który wybiega mi na spotkanie. Córka, jak dobrze, że jesteś, że wróciłaś. Ja czekałem na Ciebie, tęskniłem za Tobą. I nie ma już gnoju, jest biała sukienka, pierścień i sandały. I zwrócona godność, którą sobie sama odbierałam przez lata, babrając się w tym grzechu. Później bierzmowanie. Faustyna staje się moją patronką, bo od początku Boże miłosierdzie to jest dla mnie najpiękniejszy przymiot Boga. Jeszcze nie wiem, w co mnie Faustyna wrobi, w ile koronek do miłosierdzia Bożego przy umierających. Krótko później rekolekcje oddania życia Matce Bożej. I dla mnie, słuchajcie, po adoracji Matka Boża to jest drugi moment zwrotny w moim życiu duchowym. Ona na tych wszystkich, wiecie, obrazach, figurkach, ona jest przedstawiona bardzo delikatnie i eterycznie. Ale ja z kolei doświadczyłam, że jeżeli tylko naprawdę oddaję jej siebie, Maryja staje się kobietą demolką. Jeżeli pozwalasz jej na porządki w twoim sercu, to ona się nie ograniczy do przesunięcia foteli, żeby zamieść kurz. Maryja będzie skuwać płytki i burzyć ściany, jeżeli jej pozwolisz. I te owoce pierwsze, które zauważyłam, nie były wcale łatwe, miłe i przyjemne. Bo najpierw Maryja pokazała mi, że nie jestem katoliczką. Ja? Taka święta Marta codziennie w kościółku? Codziennie różaniec, koronka, rekolekcje. Jana od krzyża czytałam i nagle doświadczam w sercu swojej hipokryzji. Serio, Marta? Jesteś katoliczką? Kochasz Boga, którego nie widzisz? A jak widzisz człowieka na wyciągnięcie ręki, to byś go w łyżce wody utopiła? Okazało się, że jestem pobielanym grobem i się sobą przeraziłam. Bo wiecie, mała Martusia w domu nigdy nie była chwalona za dobre uczynki. Mała Martusia od swojego taty słyszała: nie daj sobie w kaszę dmuchać. Oko za oko. Zemści się.
moja krew. I teraz spotykasz Boga, który każe ci się mścić tylko i wyłącznie miłością. I wiecie, jak trudno przedstawić zwrotnicę myślenia? Myślę, że wielu doskonale wie, jak to trudno. Zaczynam się modlić o miłość. Przede wszystkim o miłość, tak, żeby zobaczyć człowieka i go kochać na dzień dobry, bo to jest mój brat i moja siostra, a ja tego nie mam. Moje serce nie ma funkcji miłości. Kolejny trudny owoc. Marta, ty się nie modlisz. Klepiesz formułki i fonetycznie całkiem bez zarzutu. Ale serce ci się strasznie jąka, bo nie ma w tobie zgody. Na to pięknie recytowane, bądź wola twoja. W moim sercu guzik, prawda, Panie Boże? Bo tu jest taka gruba krecha, widzisz, Panie Boże? I ty mi tej krechy się nie waż przekraczać, bo tu bądź wola moja. Zaczęłam zazdrościć Matce Bożej, tak pozytywnie. Wiecie, kiedyś miałam nad łóżkiem plakaty kapel metalowych. Teraz mam wielki obraz Matki Bożej, bo to jest moja idolka dzisiaj. I czasem jestem na przystankach tramwajowych i widzę takie ogłoszenia. Korepetycje z fizyki, matematyki tanio. Potem pocięte karteczki i numery telefonów. Ja myślę sobie, że Maryja powinna grasować po miastach i rozwieszać podobne karteczki na przystankach tramwajowych z napisem korepetycje z wypełniania woli Bożej za darmo, a zamiast numeru telefonu powinny być karteczki z modlitwą Anioł Pański i wytłuszczonym słowem niech mi się stanie. To był moment, kiedy autentycznie dałam Bogu zielone światło. Rób sobie z moim życiem, co chcesz. I Pan Bóg sobie wziął do serca, bo dzisiaj w moim życiu wszystko, dosłownie wszystko jest odwrotnie, niż bym sobie to kiedyś zaplanowała. Zwolenniczka aborcji, która w życiu nie przewinęła dziecka, zostawia pracę w ekskluzywnym butiku, gdzie wiecie on i ę i bułkę przez bibułkę i zatrudnia się w domu pomocy społecznej dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Pierwsza grupa to są dorosłe kobiety, które zachowują się jak kilkuletnie dzieci. Wyszarpują sobie zabawki z rąk, są bardzo agresywne i autoagresywne. Wiele z nich to autystki. I nagle patrzysz na kobietę, która wyrywa sobie garściami włosy z głowy, wali głową o ścianę, potrafi wyciągnąć zawartość pieluchy i wysmarować tym ściany. A ja, damulka z ekskluzywnego butiku, teraz za najniższą krajową, ma te kobiety umyć, nawet kiedy mają menstruację, a ja przez pierwszy tydzień nie jestem w stanie zjeść śniadania, bo walczę z odruchem wymiotnym. Ja mam te kobiety nakarmić, mam je ubrać, zmienić im pieluchy. Pierwszy raz czuję, że jestem na swoim miejscu. Później grupa dzieci leżących. I to był hardkor. Wchodzę na grupę, kilkanaście łóżeczek i w tych łóżkach leżą dzieci, za mordowaniem których ja byłam przez lata. Bo w oczach świata to są rośliny. Leżą i mrugają oczami. A wtedy Matka Boża przychodzi z tak niesamowitą wrażliwością, kiedy ja zaczynam doceniać wielką wartość ich życia. Maryja pokazuje mi o wiele głębiej. Kiedy ja, czytając z mimiki tych dzieciaków, doskonale wiem, że Natalka uwielbia, kiedy jej myje włosy. Natalka, która ma tak zdeformowaną klatkę piersiową, że tablica anatomii tam nie ma, słuchajcie, nic do rzeczy. Nie wiem, gdzie jest serce, gdzie jest wątroba, gdzie jest żołądek. Patrząc na twarz Jasia, ja widzę, że on uwielbia, jak zapalam światełka nad jego łóżkiem. Jaś widzi tylko światło. Te dzieciaki mają rurki wystające z tchawicy, oddychają przez nie. Rurki, które przez powłoki brzuszne do żołądka dostarczają pokarm dietą przemysłową, pełnowartościową. Te dzieciaki, jak je położysz, tak leżą, rozumiecie? One nigdy nie biegały, nigdy nie chodziły, nigdy nie układały klocków i nigdy nie mieszały patykiem w kałuży. Nie śpiewały, nie mówiły, większość nie widzi. Słuchajcie, tam dowiaduje się, że na chwałę Bożą można sprzątać wymiociny, że na chwałę Bożą można zmieniać te pampersy, wycierać ślinę, która kapie litrami z ust tych dzieciaków, na chwałę Bożą i w oczach świata być
kompletną frajerką, która zasuwa za najniższą krajową, a wcześniej by tego nie robiła za żadną kasę na świecie. Bo pierwszy raz nie chodzi o kasę. Wtedy poznaje Maryję, która idzie służyć, która zasuwa 153 kilometry, żeby pomóc. Kolejne, co Pan Bóg wszystko odwrócił do góry nogami. Ja, zwolenniczka eutanazji, ja mam awersję, kiedy widzę białe włosy i głębokie bruzdy na twarzy, to już mnie trzęsie, bo nie mam zagroż miłości, cierpliwości i empatii. A co robi Pan Bóg? Pan Bóg mi pakuje w serducho pragnienie wolontariatu w hospicjum. Długo się z nim boksowałam, aż w końcu powiedziałam, no dobra, jeżeli ty faktycznie mnie tam chcesz, to teraz łopatologicznie, drukowanymi literami, pokaż mi, że to jest naprawdę twoja wola. Pan Bóg wytoczył taką artylerię, że nie miałam już z czym dyskutować. W końcu wchodzę na oddział hospicjum. I przy temacie, moi drodzy, śmierci i cierpienia chciałabym się trochę dłużej zatrzymać, bo nawet my, katolicy, jak słyszymy słowo śmierć, to najchętniej przechodzimy na drugą stronę ulicy. Może nas skubana nie usłyszy, minie nas i w końcu dopadnie kogoś innego. I my, niby wierzący, a tak naprawdę jakby niewierzący. Wiecie, co jest najtrudniejsze w hospicjum dla mnie, jako dla wolontariuszki? Między innymi bezsilność. Pacjentów w hospicjum się nie reanimuje, bo to by było bestialstwo. To by było przywrócenie akcji serca na kilka sekund, minut, na kwadrans. I siedzisz przy łóżku człowieka, któremu zostało kilka minut, godzin, dni i bezsilnie patrzysz, jak życie przecieka przez ciało. A ty nie masz ze sobą cudownego plasterka, który nakleisz na to ciało tak jak na balon, z którego uchodzi powietrze. Nie ma plasterka. Najtrudniejsze w hospicjum jest uświadomienie sobie, że zostaje po nas puste opakowanie. Pierwszy raz ze śmiercią był bardzo trudny, bo siedzisz przy łóżku człowieka, którego klatka piersiowa się podnosi, a za chwilę nawet nie drgnie. Patrzysz na tętnicę na szyi, która pracuje. Po chwili nie rejestrujesz żadnego ruchu. Serce przestaje pompować krew. I pierwszy raz, kochani, cała toaleta pośmiertna. Odruchowo nasuwa ci się, żeby nie zapinać tego plastikowego worka do końca, bo jak ta osoba będzie oddychać? Żeby zawożąc do chłodni ciało, jednak przykryć je kocem, bo zmarznie. Tak trudno nam sobie przedstawić w głowie nasze myślenie. Najtrudniejsze w hospicjum jest nieprzywiązywanie się. Staram się być 2 razy w tygodniu na oddziale. Pamiętam, kiedy byłam chora, nie było mnie 2 tygodnie, wchodzę na oddział i prawie nikogo już nie ma. Łóżka są albo puste, albo zajęte przez zupełnie kogoś innego. W hospicjum miałam wiele przyszywanych babci i dziadków. I teraz wchodzisz na salę do swojej przybranej babci Zosi, trzymasz pod pachą Anię z Zielonego Wzgórza, żeby jej poczytać, bo babcia Zosia traci wzrok. Wchodzisz z takim bananem na myśl o tym, jak babcia Zosia się ucieszy, a tam już nie ma babci Zosi. Tam leży pani Ania, a ja jak idiotka z tą książką pod ręką, kamienna twarz i pani Aniu, to co, herbatkę robimy, krzyżóweczkę rozwiązujemy. Człowiek, do którego podchodzisz, nie ma prawa odczuć, że przyszłam do osoby, po której łóżko jeszcze nie zdążyło ostygnąć. Wyryczeć się mogę dopiero, jak z tego hospicjum wyjdę. I powiem wam, moi drodzy, że bez Matki Bożej nie byłabym w stanie tego robić. Moje oddanie się Maryi. Maryja mi ciągle pokazuje, jak to oddanie ma ewoluować we mnie, słuchajcie. I dzisiaj oddanie Matce Bożej mogę porównać obrazowo albo do lalki matrioszki. Wiecie, te drewniane laleczki, jedna w drugiej. To Maryja wchodziła na oddział ubrana w moje ciało.
Oddanie Maryi mogę porównać do dzbanka filtrującego wodę, gdzie ja sama z siebie jestem skończoną, leniwą egoistką. Jestem brudną wodą, niezdatną do picia. A ja mam tylko pozwolić Maryi, żeby ona mnie filtrowała przez siebie, rozumiecie? I wtedy będę mogła drugiemu człowiekowi przynieść ulgę, pocieszenie, ukojenie. Maryjo, oddaję Ci w hospicjum najpierw moje oczy. Jak wchodzisz na oddział i widzisz ludzi, którzy rozkładają się za życia, jak czujesz smród odleżyn do kości, jak widzisz Pana Mateusza z przerzutami nowotworu na twarz, gdzie jego głowa jest monstrualnych rozmiarów i nie wiesz, gdzie się kończy nos i się zaczyna powieka, bo to są po prostu pękające, ropiejące, śmierdzące guzy. Ale Pan Mateusz ma jedno otwarte, szare jak gołąbek oko i on doskonale widzi, jakim wzrokiem ja na niego patrzę. Ja myślę sobie, Maryjo, ja nie chcę zupełnie bezwiednie zmarszczyć brwi. Ja nie chcę, żeby ten człowiek pomyślał, że ja się go brzydzę. Ty patrz przeze mnie na niego z taką wrażliwością, jak ty tylko potrafisz. Później usta. Nie wiem, czy jest tu taki kozak w kościele, który by wiedział, co odpowiedzieć człowiekowi na łożu śmierci na pytania typu: Pani Marto, ja umieram. Pani Marto, a to boli, kiedy się przestaje oddychać. Pani Marto, mój syn od kilku lat nie ma ze mną kontaktu, nie odbiera moich telefonów, on nawet nie wie, że ja tu jestem. Ja zdążę go zobaczyć przed śmiercią. Pani Marto, widzę szyi, na Pani szyi krzyżyk. Niech mi Pani obieca, że ten Pani Bóg mi wszystko wybaczy. To, że całe życie byłem bydlakiem. Maryjo, ja nie wiem, co się mówi człowiekowi, który umiera. Ty mów do niego przeze mnie. I słuchajcie, dla mnie Maryja ogarniała wszystko, zanim weszłam na oddział. Ja zawsze, kiedy oddawałam jej swoją posługę, wchodziłam na gotowe. W hospicjum mi się, słuchajcie, wszystko przewartościowało. Tam się nie żałuję tej BM-ki w garażu, która stoi taka wypucowana. Tam się nie żałuję, że nie było kolejnego zerka na więcej na koncie. Tam się nie żałuję, że się nie miało bardziej wyliftingowanej, przerobionej żony. Tam się nie żałuję, że się nie miało więcej lajków na fejsie. Tam się po prostu żałuje, że się schrzaniło czas, który się dostało. Że się nie mówiło: kocham cię, przepraszam, dziękuję, że się nie spędzało czasu ze swoimi dziećmi. Bo trzeba było walić kolejne nadgodziny, żeby moje dzieci miały nowsze iPhony, smartfony, nie wiadomo co jeszcze. Rozumiecie? W hospicjum Maryja pokazała mi niesamowicie, kim jest prawdziwy facet. Ja miałam obraz męskości bardzo zachwiany przez lata. Mi imponowali panowie z kartoteką kryminalną. A nagle jestem w hospicjum i widzę najbardziej męskich facetów na świecie. I to nie chodzi o ten biceps, wiecie, 5-0 w łapie, tylko chodzi o biceps serca. To byli najbardziej męscy faceci, którzy wiedzieli, co przysięgali. Nie dopóki będzie fajnie, miło i przyjemnie, a potem jak się coś schrzani, to się weźmie zabawki i się pójdzie do innej piaskownicy. Nie zapomnę pana Klemensa, 85 lat na karku. Ten facet się ledwo trzymał kupy. Codziennie przychodził do hospicjum nakarmić swoją żonę, bo od nikogo innego ona nie jadła. Rozkładał jej pod brodą bladoróżowy ręczniczek, nadziewał na widelec te kęsy obiadu. Ona otwierała usta, wiecie, jak pisklak, tak przerysowanie, niesamowicie uroczo. I on jej ładował codziennie ten obiad. Facet, słuchajcie, niesamowicie przystojny gość. Patrzę na jego żonę. W pierwszej chwili myślałam, że to jest mężczyzna. Jak kobieta waży 30 kilogramów, to nie ma już śladu po piersiach. Jak jest łysa głowa po chemii, to naprawdę można się pomylić i walnąć per pan do per pani. Pamiętam, ten gość wyjmuje z kieszeni skórzanej kurtki butelkę lakieru do paznokci w kolorze malinowym i mówi do mnie: Pani Marto, proszę pomalować mojej żonie paznokcie.
Ona zawsze lubiła mieć zadbane dłonie. Ja chcę, żeby się czuła kobieco nawet teraz. Rozumiecie? Ona w niczym nie przypomina kobiety, w której on się zakochał. Ona kobiety już nie przypomina. A on patrzy na nią takim wzrokiem, że każda kobieta by chciała, żeby jej facet tak na nią patrzył. To było, słuchajcie, niesamowite rekolekcje w hospicjum. Wdzięczność. Jestem skończoną niewdzięcznicą. Ty też, przepraszam, bracie, jesteś skończonym niewdzięcznikiem. Dziękowałeś kiedyś Bogu za to, że możesz iść samodzielnie do toalety. Ja zaczęłam, odkąd posługuję w hospicjum. Nie zapomnę pana biznesmena. Płakał jak dziecko, kiedy pierwszy raz zmieniałam mu pampersa z poczucia upokorzenia. Pani Terenia, która od kilku lat ma rurkę w tchawicy, nie może jeść. Karmiona przez wężyk do żołądka, nie może mówić. I namiętnie ogląda programy kulinarne, po czym pisze mi w zeszycie: pani Marto, jem oczami. Przypominam sobie, jak smakuje pomidorówka i makaron ze szpinakiem. Dziękowałeś kiedyś Bogu? Za tą zjedzoną rano w biegu kanapkę z żółtym serem? Nie. Bo przecież, Panie Boże, to mi się należy jak psu Buda. Za co ja ci mam dziękować? A gdybyśmy połowę tego, co biadolimy, zaczęli Panu Bogu dziękować, to naprawdę by nasze życie wyglądało o 180 stopni inaczej. Pan Bóg mi poszerzył rekolekcję, bo posługa wolontariatu w hospicjum mimo wszystko była dla mnie tylko teorią, chociaż praktyką. W styczniu rok temu moja mama odebrała diagnozę nowotwór złośliwy przełyku. Przeszukałam w internecie informacje, które były straszne. Ponad 90% pacjentów nie przeżywa jednego roku od momentu diagnozy. Dzięki wielkiej łasce Maryi, która stała się dla mnie korepetytorką towarzyszenia najbliższej osobie w umieraniu, bo nikt mnie lepiej do tego nie przygotowałby niż Matka Boża, która stała pod krzyżem, miałam łaskę iść do kaplicy adoracji i nie modlić się za wszelką cenę o uzdrowienie mojej mamy, tylko o jej nawrócenie. Modliłam się o wolę Bożą. Boże, jeżeli chcesz, możesz ją oczyścić. Ale ja czuję, że o wiele bardziej ona potrzebuje nawrócenia. Wiecie, jakie to jest trudne jeździć po parafiach co tydzień gdzie indziej? A jechałam do rodzinnego domu, jak ten prorok we własnej ojczyźnie, totalnie lekceważony. Serce mi pękało na pół. Modliłam się o jej nawrócenie. Nie modliłam się o to, żeby nie cierpiała. Dobrze słyszycie. Dostałam takie natchnienie, że jeżeli ja wierzę w czyściec, jeżeli ja wierzę w to, że najmniejsze cierpienie czyśćcowe jest 100 razy gorsze od największego cierpienia na ziemi, to Panie Boże, jeżeli jej cierpienie tu ma skrócić czas poczekalni do Ciebie, to błagam Cię, daj jej siłę, spraw, żeby to cierpienie się nie zmarnowało i spraw, żeby nigdy nie zwątpiła, że Ty jesteś dobry. Moi drodzy, moja mama po latach się wyspowiadała. Przyjęła Pana Jezusa, sakrament namaszczenia. Kilka dni przed diagnozą miała sen. Śniła jej się postać w kapturze, która oddala się i cichnącym głosem powtarza: Jezu, ufam Tobie. Moja mama powtarzała to całą chorobę aż do śmierci codziennie. Jezu, ufam Tobie. Kiedy chodziłam do kaplicy adoracji, Pan Bóg dawał mi niesamowite światło, jak bardzo mogę oddawać cierpienie mojej mamy, żeby się nie zmarnowało. I słuchajcie, nie chodzi tylko o cierpienie fizyczne, które oczywiście było, jak to przy chorobie nowotworowej, szczególnie na końcu. Wiecie, co oddawałam? Oddawałam wszystkie pudełka ptasiego mleczka, którego moja mama już nie zjadła, a które uwielbiała. Wchodząc do sklepu, często brałam je odruchowo z półki, po czym na nowo odkładałam, uświadamiając sobie, że moja mama już nie połyka. Bo guzy nowotworowe zamknęły światło przełyku. Nie mogła już wziąć nawet łyka wody, nawet przełknąć śliny, rozumiecie?
Nie piłam już przy niej wody nawet na końcu, bo ona patrzyła na tą butelkę takim wzrokiem, jak dziecko patrzy, jak jesz przy nim cukierka. I nie jesteśmy w Afryce. Widzisz butelkę wody i nie możesz się jej napić. Oddawałam Jezusowi wszystkie kroki, których nie zrobiła. Kiedy samo siedzenie na łóżku to już było jak zdobycie Mount Everest, kiedy ważyła 30 kilogramów na koniec. Oddawałam wszystkie noce, których nie przespała. Często powtarzałam: Boże, bądź uwielbiony w nowotworze mojej mamy, bo widzę cuda 100 razy większe, niż gdyby nagle wstała zupełnie zdrowa. Moi rodzice nie mieli żadnych relacji. Małżeństwo pod jednym dachem. Obcy ludzie. Mój ojciec, który ma za uszami, wierzcie mi, sporo. On dostał od dobrego Boga tyle jeszcze marginesu na uczynki miłosierdzia względem mojej mamy, kiedy się nią zajmował. Boże, bądź uwielbiony w nowotworze mojej mamy. Ona miała w sercu taki pokój, jakiego nie miała nigdy, będąc zdrowa. Zawsze tylko wszystko na czarno, wszystko na nie. Ona miała taki pokój, że ja nie nadążałam dziękować Bogu za tą chorobę, jak wariatka dla wielu. I słuchajcie, przychodzi moment, kiedy moja mama ostatni raz trafia do hospicjum. Nie jesteśmy w stanie się nim już zajmować w domu. Morfina co 3 godziny, plastry przeciwbólowe. Mama jest w agonii. Ostatnie 2 doby nieprzytomna. Oczy ma otwarte, ale te oczy niczego nie widzą. Totalnie zamglone. Koronka za koronką, różaniec za różańcem. Wciskam jej w dłonie obrazek Jezusa Miłosiernego i mówię: Mamo, to jest Twój bilet na drugą stronę. Boże Miłosierdzie, to jest Twój bilet na drugą stronę. Kiedy obrazek już jej wypadał z ręki, położyłam go na jej sercu. I wyobraźcie sobie, że to, co często widziałam w hospicjum, co mi dawało największą nadzieję, to było patrzenie na ludzi, którzy umierając widzą duchowy świat, który po nich przychodzi. Autentycznie oni byli tak poruszeni widokiem tego, co widzą, że ten świat tu realny, namacalny, był mniej realny niż to, jak oni potrafili patrzeć na rzeczywistość, do której wyciągali ręce jak dzieci. Wzrok pełny zachwytu, wypisane na twarzy po prostu wielkie wow. Widziałam też śmierci przerażające, kiedy ludzie widzieli coś, czego ja nie chciałabym zobaczyć. Zasłaniali się rękami, krzyczeli. A moja mama, słuchajcie, w momencie śmierci, kiedy powiedziałam jej: Mamo, możesz umrzeć. To jest bardzo ważne, pozwolić naszym bliskim odejść. Bo to nasz ludzki egoizm mówi: nie umieraj. W momencie śmierci mojej mamy wzrok nagle się ożywił. Spojrzała nad moją głowę. To spojrzenie trwało kilka sekund, ale dla mnie było wystarczająco długie, żebym miała 100% pewność, że przyszedł po nią ten, któremu ona zaufała, któremu powtarzała: Jezu, ufam Tobie. Przyciskałam ten obrazek miłosiernego do jej serca i czułam, jak pod moją dłonią to serce się zatrzymuje. I łzy mi kapały, ale w sercu miałam pokój. 23 września mama odeszła, bo śmierć to jest tylko przecinek, a nie kropka. Przy wiązance pogrzebowej kazałam napisać: do zobaczenia, mamo. Bo do szału mnie doprowadzają te pogańskie szarfy, ostatnie pożegnanie. Jakie ostatnie pożegnanie? Wtedy czułam Matkę Bożą obok siebie. Czas agonii to był czas, kiedy Maria jest pod krzyżem. I tak jak Jezus był przybity do krzyża, moja mama była przybita do łóżka. Czas, kiedy po zgonie odmówiłam jeszcze jedną koronkę do Bożego Miłosierdzia, dopiero poprosiłam lekarza. Potem przyszły pielęgniarki, wiecie, metalowy skrzypiący wózek, plastikowy worek. I ja mówię: ja chcę być do końca. Patrzyły na mnie jak na wariatkę. A ja razem z nimi, wiecie, wyjęcie węflona, cewnika, tego wszystkiego. Bo wtedy była ze mną Matka Boża, która trzymała na kolanach ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Kolejne, co jest w moim życiu na odwrót.
Wcześniej nie potrafiłam być sama przez miesiąc. Byłam takim bluszczem emocjonalnym, który oplatał się wokół kolejnego faceta. Od 5 lat rozeznaję bezżeństwo jako moją drogę. Co pół roku na ręce mojego kierownika odnawiam śluby czystości. Oddaję swoją czystość w intencji tych wszystkich gnoju nieczystości, jakim ja żyłam przez lata. I czuję, że to ma dla Boga wielką wartość. I nie jest łatwo, co wy myślicie, że Bóg, nie wiem, resetuje seksualność, że resetuje cokolwiek innego. Nie. Zwykłą potrzebę przytulenia. Najboleśniej doświadczyłam tego, kiedy mama umarła w hospicjum. Wiecie, ile bym dała za męskie ramię, żeby po prostu się przytulić i się wyryczeć. Tak, Marta, to jest twoja cena teraz. Nie jest łatwo, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, tylko że będzie warto. Bóg, mistrz recyklingu. Dużo gnoju w moim sercu jeszcze zostało i będzie do końca życia. Bo ja mówię, że się nie nawróciłam. Ja się nawracam. I moje serce to jest ring codziennie. W jednym narożniku nowe stworzenie, w drugim narożniku stary bydlak. I nie zawsze wygrywa ten, któremu kibicuję. Wtedy doświadczam Jezusa, który mówi do mnie z krzyża, no pójdź za mną. Pójdź za mną, ale najpierw weź ten krzyż i wtedy idź za mną. I patrzę na ten krzyż wtedy. 2 belki. Kąt prosty, ale taki trudny. I kiedy nie mam siły iść, to po prostu się czołgam. Bo to też jest pewna forma podążania za Jezusem. Ale wiem, kogo wybrałam. Szczęść Boże.